Hej, mordeczki! Witam serdecznie ponownie na kanale Isildur Necrux Games w kolejnym vlogu o tematyce serwisowej. Tym razem pokażę już poprawne podłączenie DVD do telewizora. Znaczy, zakładam, że może być pewna granica błędu, dlatego zostańcie ze mną, ale już mam poprawną opcję łączenia. Tamte przejściówki, które pokazywałem w poprzednim materiale, one mają swoje odpowiednie zastosowanie. One są do jak gdyby innego rodzaju sygnału. Z tego adaptera, z którego skorzystamy w dniu dzisiejszym, ja go zaraz Wam tu pokażę, od razu zrobimy sobie mały unboxing. To jest taki adapter sygnału, odwrotnie, nie widać tutaj, tak. High Definition Video Controller. O tak, może będzie lepiej, jakoś kamerka odwraca, więc High Definition Video Controller, taka przejściówka sieciowa. Po prostu z sygnału, jak wyjaśnia producent, z sygnału, jak tu mamy w naszej przepastnej, jednostronicowej instrukcji, że tak powiem, jak najprościej, z kart do HDMI. Czyli adaptuje sygnał z wejścia eurozłącze, czyli popularnie zwanego z kartem, po prostu na sygnał konwertuje na HDMI, które mamy dostępne już w tych nowszych telewizorach. To chyba będzie najprostsza metoda, jaką można zrobić i najtańsza, bo tych przejściówek, których tam miałem, ich łączna wartość by przewyższyła, że tak powiem, cenę obecną zwykłego odtwarzacza DVD na rynku jako takim. A one mają zastosowania do innych, jak gdyby takich swoich adaptacji sygnału do innych urządzeń. I w tych urządzeniach sprawują się świetnie, bo sprawdzałem DSAP, pod HDMI. Na przykład HDMI do VGA też to wszystko ładnie czyta i szczęcza na VGA, ale do monitora lub na przykład do urządzenia typu projektor. A jeżeli chcemy podłączyć do telewizora VHS lub odtwarzacz Blu-ray DVD, będziemy potrzebować niestety zaopatrzyć się w odpowiedni konwekter sygnału, czy tam adapter tego sygnału, jak to się tam poprawnie nazywa, to już wasza kwestia tej nomenklatury. Ja zaopatrzyłem się w przejścióweczkę taką budżetową, najtańszą o wartości 40 zł. 40 zł takie pudełeczko z tym. I tu mamy, otwieram sobie je teraz. Więc Wam pokażę tak do kamerki to z bliska zawartość. To będzie tutaj chyba, o tak trzeba by zrobić, pokazać. Z kart do HDMI i pod spodem mamy jeszcze do niego zasilacz. Zaraz się wezmę za jego unboxing, pokażę co i jak i zrobimy sobie od razu podłączenie tego DVD poprawną już przejścióweczką. Zapraszam serdecznie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Linki do odpowiednich przejściówek też dołączę do stron producenta. Można sobie zobaczyć, poczytać i odpowiednie artykuły na elektrodzie, jeżeli Was interesuje taki temat. Zapraszam. No i tyle. Przejściówkę można nabyć na stronie firmy Vortex lub po prostu za pomocą Allegro wyszukać vortex.pl. Bardzo fajna stronka, która dysponuje odpowiednim materiałem i takimi, bym powiedział, adapterami na różne okazje i mają konkurencyjne ceny. Tyle, dziękuję bardzo i zapraszam na materiał. No i mamy tutaj właśnie nasze pudełeczko z tą całą naszą zawartością docelowo od firmy Vortex.
Wartość takiej przesyłki to 40 zł. Jeżeli mamy wykupione Allegro Smart, to dostawa jest za darmo. To właśnie dzisiaj sobie odebrałem. High Definition Video Converter, HD Video Converter. Taki konwekter, otwieramy sobie pudełeczko, a tu mamy naszą przejścióweczkę, tą już właściwą, adaptującą, czy taki adapter, adaptujący sygnał ze SCART do HDMI. Już pieszę z wyjaśnieniami co i jak, także myślę, że będzie fajnie, ciekawie i wesoło. Zapraszam serdecznie, zostańcie ze mną. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy taką przypastną, jednostronicową instrukcję montażową, ale myślę, że nie będziemy lamić się posługiwać instrukcjami. Zrobimy to sami. Nie będziemy lamić, posługiwać się instrukcjami. Zrobimy to sami. Dobra, lecę sobie z tym unboxingiem. Jak ją tutaj chwycić? Dobra, tu mamy tak. Jak mówiłem, wyjście z kart, no to chyba już się prościej nie da tego, że tak powiem, tego sygnału przetworzyć, zaadaptować, podłączyć. I tu mamy po prostu zasilanie, obsługiwane rozdziałki, też jest taki pstryczek tutaj, jak w tej mojej poprzedniej przejściówce, ale troszkę lepiej to funkcjonuje, bo mam jeszcze informację o odczycie sygnału w formie diody zasilającej. To jest power, czyli dioda zasilająca i przetworzenie tego sygnału w formie takiej lampeczki, która tu się zaświeci i pokaże nam, jak to, czy czyta nam, czy nie czyta. No i to chyba tyle. Instrukcja obsługi, disassembly, oczywiście z kraju kwitnącej wiśni, czy tamtych sąsiednich krajów za tym murem słynnym chińskim. Teraz wszystko z Chin jest, Holender, więc pewnie i ta przejściówka też tam została wymyślona, ale możemy z tego śmiało korzystać, no bo myślę, że za takie pieniążki to już powinna być jakiejś dobrej jakości, więc no nic, biorę się za podłączanie. Chodźcie ze mną, już pokazuję, w czym rzecz. Tutaj trochę musiałem ogarnąć, bo też miałem pierdzielnik, dam sobie trochę światła. Przewód jest już naszykowany, nasz przewód euro. Ja teraz wyłączę nagranie, po prostu go podepnę, tak najprościej, bo nie będę miał jak tego zrobić. Muszę położyć telefon, podłączyć go. Tutaj jedną wejścióweczkę damy z tyłu pod SCART DVD, drugą z karta do naszego adaptera sygnału i z telewizora HDMI do HDMI. Tutaj podłączę też zasilacz do niej. No i widzimy się za chwilkę. Pokażę pierwsze uruchomienie na tej przejściówce i no, włączymy jakąś zawartość na DVD, żeby też pokazać, jak to działa. Hej, przejścióweczka po podłączeniu. Tutaj mamy zasilacz do niej dołączony. Był w pudełeczku. On ma swoją diodę informującą o stanie jego pracy, czyli zasilania tegoż urządzenia. Urządzenie jako tako ma swoją diodę, taką fajną żarówkę białą, która świeci jasno i pokazuje co i jak. Tutaj idzie właśnie nasz przewód z kart. Ja to potem te przewody będę musiał tak ułożyć, żeby to nie przeszkadzało mi tu w pracy. Jeszcze go docisnę do co do jakości sygnału. Jest jasno określone. Tu mamy na nim po prostu input, czyli wejście sygnału, i output na HDMI, czyli wyjście tego sygnału. Ja to w poprzednim materiale trochę zagmatwałem, też tak niepotrzebnie. Troszeczkę to zagmatwałem w poprzednim materiale tak niepotrzebnie i dlatego wyszły takie różne bzdury. Ale już widzę, że jest fajnie, bo od razu pokazuje sygnał na tym, na HDMI-ku, że jest teraz no signal, no bo zgasiłem DVD. Teraz włączam go pilotem, power buttonem najprościej. Tam jakąś płytę, coś zamontowałem i czekamy na wykrycie, pojawienie się sygnału. No i proszę, Samsung Digital, everyone's invited. Wszyscy czujcie się zaproszeni. I mamy podłączenie DVD do telewizora. Tak myślałem, po prostu był potrzebny konkretny, że tak powiem, rodzaj tego adaptera, który tutaj nam posłuży do uruchomienia sygnał z DVD pod nowsze rodzaje monitorów, telewizorów. Tak, no i co my tu mamy? Menu wyboru tego filmu, no, że go włączymy, tylko jeszcze sobie włączę głośniczek, żeby do tego telewizora, bo on nie ma swoich. O. Zobaczymy, czy menu tutaj śmiga. Italiano, to jest płytka, którą gdzieś tam trafiłem na jakichś aukcjach, gdzieś w Poundlandzie czy w jakimś innym, kurde, Empiku takim zagranicznym, i on nie ma tu polskiego języka tego filmu, ale sobie przelecę tak po kolei. No, baterie w pilocie na pewno do wymiany, bo nie łapie w ogóle na czujkę, tylko tak trzeba dociskać mocno.
Też to później wymienię mu te baterie. Ja sobie to zmieniam, przełączam. Weźmy sobie na jakiś taki w miarę ogarnięty albo włoski, albo angielski, takie w miarę zrozumiałe przeze mnie języki. Dajmy dalej. No, come on. Baterie do wymiany. Ciekawe, czy będę miał jeszcze jakieś baterie luźne. Chwileczkę, zaraz mnie tu szlak trafi. Od razu te baterie w nim wymienię. I teraz Enter. Ha! Śmiga. Oczywiście ostrzeżenie, jak to zwykle na tych VHS-ach, czy tam tych nagrywkach na zawartości multimedialnej kupowanej kiedyś na płytach, że nie można kopiować, tylko do użytku domowego jako tako. Zobaczymy teraz głośniczek, czy wszystko tu trybi. Nie wiem, czy on nie powinien mieć jacka pod HDMI, żeby portował mi dźwięk, ale jak jest głośniczek w telewizorze, to chyba nie. Chyba nie, zobaczymy, czy on jako tako ma swój volt tutaj. Nie, no bo z DVD też nie ma głośniczka, więc podgłosimy. Zaraz do was wrócę. No, działa wszystko pięknie, ładnie. Aha. Wyreguluję tą głośność na głośniczku też. Tutaj. Teraz go. Oczywiście na zawsze na takich nośnikach przed premierą jakiegoś nowej produkcji czy filmu są reklamy. Także i tutaj też są nagrane reklamy. Zobaczmy sobie. Dobra, działa wszystko. Także test przejściówki udany. Co tam jeszcze mamy w tym pudełeczku? Jeszcze sobie tylko sprawdzę to, żebym tu nie mulił. A, wykrzaczył się z zasilania. Don't panic. Ale też, jak mówiłem, można szkolić język w ten sposób, bo oni lektor opowiada, aktorzy mówią i możemy wyłapać z kontekstu, co mieli na myśli. Dobra. Cóż jeszcze mamy w tym pudełeczku? No, tutaj jest instrukcja, user's manual, od producenta, gwarancja. Mamy tutaj ulotkę od producenta, to znaczy dystrybutora tego Vortex, bardzo fajna firma. Będę chyba z nimi jakoś tam dalej zamawiał, propagował ich dalej, bo fajna przejścióweczka i wszystko pięknie działa. Było też gniazdo takie zasilające, które podłączyłem. Wszystko fajnie, ładnie zapakowane i po polsku też rozpiska, jak to podłączać. No to chyba tyle jak na razie. A i działa. Dobra, no chyba wszystko w temacie. Zamiast całej masy przejściówek, które służą innym urządzeniom i spełniają inne funkcje, do których są przeznaczone, że tak powiem, bo trochę przekombinowałem w ostatnim materiale z tymi przejściówkami, jedna konkretna emitująca czy adaptująca sygnał pod high definition ma też taką funkcję zmiany rozdzielczości, tam z tyłu możemy sobie dać na mniejszą, pod słabsze jakościowo odbiorniki i na tą pełną HDMI czy tam high definition, tak zwany wideo, od 1080 megapikseli w górę. Co tu jeszcze mamy w pudełeczku? Taką zaślepkę, pod spodem jeszcze miejsce na zasilacz, odpowiednio zafoliowany. Wszystko bardzo fajnie, w dobrej, przystępnej cenie, do zakupienia na stronie Vortex. Instrukcja w pudełeczku, tak, że tak powiem, z polskiego na nasze, najprościej, jak tego nie skrzanić, z kart, HDMI, zasilanie. I po prostu jedziemy. Wymieniłem sobie też baterie do pilota na nowe.
Teraz dzięki temu on mi działa. Wyłączyłem dźwięk, bo strasznie dużo reklam, a chcę się dostać do menu tego filmu, więc można po prostu w skrócie to zrobić. Dać sobie z pilota po prostu menu wideo. Potem jeszcze zobaczmy, czy to już ten materiał, o który mi chodziło, czy jeszcze znowu reklama. Tak, play, power. No i mamy tutaj menu nośnika zamontowanego. On ma swoje tam play, setup, features, scene selection, wybór scen. Jeszcze będę musiał dopasować jasność odbiornika, ale to później sobie zrobię, żeby ładnie wszystko śmigało. To ustawieniami już telewizora można modelować. No i odtwarzacz dzięki temu świetnie działa, zyskał drugie życie. A w nośniku Skarb Narodów z Nicolasem Cage'em. Idę sobie chyba jakiś popcorn zrobię. Pozdrawiam serdecznie. Mówił Isildur Nekrox. Hej! If you finish the maze, you win the prize. Let's play. Now it's your time to die. Dungeons and Dragons. You want to play?